Witajcie moi drodzy, z tej strony Alien, a to jest gra, w którą ostatnio bardzo mocno zamulam. Powiem wam szczerze, że bardzo mnie wciągnęła i długo na nią czekałam. No i tak, tu jest mój profil, pokażę wam mniej więcej ile tam wszystkiego osiągnęłam i tak dalej, i tak dalej. No, załaduje się gra. Powiem wam dokładnie czemu akurat ta gra i o wszystkim zaraz wam opowiem. No to jest akurat tir, którym jadę. Tutaj mam akurat zadanie odpalone. Więc zaraz sobie wsiądziemy do tej ciężarówki. No i to jest mój profil, gdzie możecie wszystko sobie przeczytać. Teraz tak, dlaczego ta gra? Ja na tą grę bardzo, bardzo długo czekałam. Słuchajcie, od lutego tego roku czekałam na nią tak po prostu strasznie. Może powiedzieć, że to dziwne, ale kobieta za kierowcą tira. To może być nawet niebezpieczne. Dlaczego ta gra? Ponieważ nie mogę mieć prawa jazdy, a bardzo, bardzo mnie ciągnie do kółek i bardzo bym chciała jeździć. Wiecie, no nie mogę mieć prawa jazdy ze względu na oczy. Dlatego ta gra jest idealna dla mnie wręcz. No, miałam kiedyś tam jakieś inne symulatory jazdy, ale jednak ta gra jest dużo, dużo lepsza. No i jest przede wszystkim nowa. Moje pytanie jest następujące. Czy chcecie, abym robiła filmiki, nagrywała filmiki z tej gry, co o tym myślicie i tak dalej, i tak dalej, bo chciałabym pograć troszeczkę, nawet niekoniecznie prywatnie. Tutaj już mam dosyć długi duży level, no ale zawsze można zrobić jakiś filmik. Powiedzcie mi w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Tu jest spis moich kierowców, których aktualnie posiadam, zatrudnionych nowo i tych starszych. Mam dwa garaże. Zaraz wam pokażę garaże. No nie. Jeden i drugi są duże, są rozbudowane. No i tak. No cóż. Tu brakuje jeszcze ciężarówki, ale spoko, to się kupi. Coś chciałam jeszcze wam powiedzieć. Niestety, muszę się przyznać, nie mam oryginalnej wersji gry, dlatego też na tym filmiku nie są włączone reklamy. I to jest taki filmik, troszeczkę audiolog połączony z jakąś tam grą, ponieważ bardzo długo mnie nie było i bardzo was za to przepraszam. Niestety, ale byłam chora dość długo, nadal troszeczkę jestem. Miałam różne sprawy rodzinne, zresztą pisałam wam na Facebooku, że jest tak, a nie inaczej. I tak chciałam spróbować w sumie przez tą grę zobaczyć, jak zareagujecie właśnie na tą grę i na to, jak ja tutaj będę jeździć. Pogramy troszeczkę krótko może, bo nie wiem, czy chcecie. No tutaj są akurat mapki, które mam poodkrywane. Te szare drogi są... może zrobimy tak. Szare drogi są nieodkryte jeszcze. Żółte są znane. A to jest czerwona drogą, którą właśnie podążamy sobie do Bratysławy. Jedziemy sobie... Już nie pamiętam skąd, bo droga się skończyła. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy aktualnie... O, tutaj, właśnie tutaj. Przejechaliśmy właśnie obok miasteczka. Tak, Lil. I teraz będziemy sobie podążać dalej tą autostradą. No cóż, wszystko jest w porządku. Tylko mam... Mam kierownicę po prawej stronie, ale to nie szkodzi. Damy sobie radę. Jak do tej pory dawałam, to teraz też sobie dam radę. No cóż, tutaj są moje ciężarówki, właśnie garaże. Są kierowcy ciężarówki i tak dalej, i tak dalej. No już nieważne. Powiedzcie mi właśnie, czy chcecie tą grę i tak dalej. Ja wam jeszcze wytłumaczę, dlaczego nie ma Simsów. A dlaczego nie ma Simsów? Simsów nie ma, ponieważ Agnieszka ostatnio bardzo długo i bardzo namiętnie gra w tą grę, którą właśnie widzicie na swoich ekranach komputerów. Słuchajcie, bardzo mnie to wciąga. Po prostu tak mnie to wciągnęło. Tym bardziej, że gramy ze znajomymi. Może niekoniecznie na... Czemu mi przyczepę odczepiło niby? Tak, tu sobie właśnie podążam. Może niekoniecznie na multi, no bo nie mam niestety oryginałki. Ale nawet przez Skype'a fajniej się gra, fajnie się rozmawia i przeżywa to, że o Jezus, tu mnie zahaczyli, o tutaj coś tam. Bardzo, bardzo fajnie. No dobra, no to jedziemy kawalątek dalej. Tu obok mnie stał tir w ogóle z lewej strony, ale już go nie ma, nie wiem czemu, może pojechał. Prawdopodobnie. Dobra. I tak, Simsy się pojawią, oczywiście, że się Simsy pojawią. Nagram je w końcu. Cóż, nie obejrzałam się. Liczę, że nikt we mnie nie przypierniczy. Okej. Okay. Ta gra jest w ogóle super do pogadanek. Można sobie jechać i właśnie gadać z kimś, czy właśnie nagrywać filmiki i mówić o czymś, co się teraz działo u mnie i tak dalej.
Więc tak, Simsy się pojawią. Bardzo mnie cieszy, że tak bardzo chcecie te Simsy i w ogóle tak zabiegacie o nie i ciągle mam prywatne wiadomości, kiedy Simsy i kiedy Simsy. Ale mój kanał to też Minecraft. No cóż, więc nie wiem, czy Minecrafta już nie lubicie, czy co się w ogóle stało. Może podajcie mi jakieś gry, które mogłabym ewentualnie kupić i ewentualnie w nie zagrać. Ostrzegam, że nie będę grała w żadną Amnezję Slendera i tym podobne, ponieważ mam zbyt słabe nerwy, czy SCP. Nie lubię takich gier i dobrze o tym chyba wiecie. Myślałam jeszcze o innych grach, ale... Jest parking. Ale nie mam na razie pomysłów, więc liczę na was. No i napiszcie mi koniecznie, czy chcecie, abym tutaj jeździła publicznie, że tak powiem, z wami w Euro Truck Simulator. No już będę mówiła po polsku, okej. Jeżeli wam się nie spodoba, to po prostu Simsy będą trochę rzadziej. Będę grała sobie po prostu tak, o, raczej prywatnie. Bo i tak Simsy teraz troszkę zarzuciłam. Myślę, że w kolejnym odcinku Simsów, dla tych, którzy są bardzo zainteresowani. Tak, silnik mi gaśnie, ponieważ się bardzo rozwaliłam tutaj, widać moje uszkodzenia. Będziemy się przeprowadzać tą kobietką do tego gościa, którego wybraliście zresztą. Ale to w przyszłym odcinku. Dostaję także dużo wiadomości na tematy pomocy. Pomocy w Simsach. Bardzo mnie to cieszy, że moje filmiki na temat pewnej gry wam pomagają, tak? W tym, żebyście sobie jakoś tam poradzili z tą grą i bardzo mnie to ucieszyło. Dużo, dużo z takich osób, które właśnie piszą mi, mam problem z tym i z tym, czy w komentarzach, czy no, większość mam właśnie na prywatnych wiadomościach. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że to nie jest takie zwykłe granie i nic z tego nie wynika, tylko jednak to stosujecie jakieś tam moje rady w swoich grach. No i tak, mamy do przebycia aż długą, długą drogę, więc już nie będę całej drogi nagrywała, bo to raczej nie byłoby krótko, prawda? Bo to jednak trwa taką godzinkę, nie wiem, na przykład półtorej godzinki. Zależy, czy nam się coś przytrafi po drodze, czy nie, czy gdzieś pierdykniemy, czy jednak nie, czy będziemy musieli wzywać pomoc drogową, czy nie. Tak, dostałam kasiorkę. Mój jeden z kierowców zarobił. Okej. Bardzo chętnie widzę komentarze wasze, czy wam się to podoba, czy nie. Może się powtarzam, ale wiecie, że nie mam na swoim kanale dużo gier. To by była trzecia moja gra na kanale. Więc jeszcze to jest takie dla mnie świeże, bo nie wiem na ile chcecie ode mnie. Ile ode mnie jakby wymagacie, tak? Czego chcecie. No i cóż, ale kobieta za kierownicą tira, no to może być właśnie, no, dość niebezpieczne. Pokażcie mi kobietę, która tak długo czekała na ten cały Euro Truck Simulator i tak bardzo chce w niego grać. Dobra, może sobie my wyminiemy go. Może nam nigdzie się nie uderzy. Aczkolwiek wątpię. Wow, nie lubię wymieniać tirów, nawet na autostradzie. No dobra. O! Okej. No i cóż, no to ja tutaj sobie pojadę. Może znajdziemy jakiś inny parking, słuchajcie. Zaparkuję gdzieś tam na momencik i pożegnamy się. Obiecuję, że Simsy będą kolejnym filmikiem, który teraz będę nagrywać. Jeszcze mam nagrany filmik z singla z Minecrafta. Także muszę też wrzucić dla minecraftowców, którzy uwielbiają tę grę. No i cóż, o, no źle pojechałam. Zagadałam się z wami. No tak. No i cóż, chciałam wam jeszcze powiedzieć, że chętnie bym zagrała na jakimś serwerze. Mogę wrócić? Nie mogę tu wrócić. Na jakimś serwerze, tylko... Nie wiem, jakoś pozwiedzałam sobie jakiś serwer. Jeżeli macie jakiś fajny serwer Minecrafta, który warto odwiedzić, brakuje mi takiej świeżości właśnie, czegoś nowego, to piszcie mi w prywatnych wiadomościach, bo raczej nie chciałabym, żeby ktoś reklamował serwer w komentarzach. I ja po prostu tam gdzieś może ten serwer odwiedzę, zobaczę co i jak, będziemy mogli popisać i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście zachęcam do Facebooka. No ja teraz nie znajdę nigdzie zakrętu, żeby zawrócić. Oczywiście zachęcam do Facebooka, tam też dość często jestem, mimo tego, że nic nie piszę. Jest parking, ale ja nie chcę parkingu.
teraz. Ja chcę, żeby te całe barierki się skończyły wreszcie. Zagadałam się. No cóż, bywa. Więc zachęcam do Facebooka, można tam też ze mną porozmawiać, czy napisać prywatną wiadomość. Tam bym nie przejechała. No i teraz będę się włóczyć po nocy, gdzieś kurka wodna. No dobrze, no odkrywam... Oj, pokazało mi drogę, którą mam jechać. Właśnie to jest w tym dobre, że jak pojedzie się czasami źle, to pokazuje drogę po prostu inną trasą troszeczkę. No tak, tylko tu bym jechała autostradą. Tu bym jechała autostradą, bo bym jechała tu i tu. A tu będę się wlokła taką malutką, cienką dróżką. No dobra. Ale jak już mi mówią, że mam jechać tędy, to pojadę tędy już bez kombinowania. Przez Luksemburg. Parki żeśmy minęli, więc no trudno. Fajna jest ta gra. Bardzo mi się podoba, słuchajcie. Bardzo mi się miło jeździ. Tym bardziej właśnie, jak się z kimś rozmawia, jak ten ktoś też jeździ i też przeżywa, bo gdzieś tam ktoś go, nie wiem, zahaczył samochodem, bo gdzieś tam właśnie źle pojechał i tak dalej. To jest i śmieszne, i bardzo sympatyczne, tak? No bo jednak nie jesteś tak zupełnie sam w tym całym tiżej niby nudnej grze, która wcale dla mnie nie jest nudna, tylko jest dosyć fajną symulacją jazdy. No, notabene ciężarówką. Jeszcze raz was proszę, napiszcie, co o tym myślicie i myślę, że niedługiego zobaczenia no już w grze The Sims 3 dla tych, którzy tak bardzo, bardzo to czekali i ciągle mi piszą nawet pod filmami z Minecrafta, kiedy Simsy, czego osobiście no nie za bardzo nie za bardzo mi się podoba. Także też, jeżeli będzie filmik Minecrafta, to staracie się pisać o Minecrafcie, a nie o tym, kiedy będą Simsy. Bo to nie jest do końca w porządku, tak? Moim zdaniem przynajmniej. Także no, ja się będę teraz wlokła za tą ciężarówką przede mną. Oni dość wolno jeżdżą. Niestety. No cóż. Nie lubię ich wymijać. Nienawidzę ich wymijać. To jest po prostu zawsze się gdzieś zahacza. Albo o tą barierkę, albo o tego tira. Po prostu masakra. Może będzie zjeżdżał gdzieś niedaleko. Oj, depnij no. Facet, powiedzmy, że tam facet jedzie na gaz. Dobra. No, to możemy jechać dalej. Maksymalną prędkością 90 na godzinę. Niestety. No ale cóż, jak są takie ustalenia, no to nie ma wyboru. No, czasem się jedzie więcej, no bo czasem się jedzie 108, 105. Zależy, czy z górki. Jak z górki, no to całkiem fajnie, nie? Mamy parking. No i pięknie. To jest gra dobra na live też, prawda? No bo jednak jak gdzieś tam możecie komentować na bieżąco, tak? No ale ja niestety nie mogę live prowadzić, więc... Ojej. Więc muszę nagrywać tak po prostu. Dobra, nie wrzuciłam kierunku, ale nieważne. Lubię takie duże parkingi. Nie lubię takich malutkich, bo to jest niedobre. Tu mogłam zaparkować. Zapomniałam cię. No i tak. Powiedzcie, jeszcze raz wam powiem, co o tym myślicie. I tak dalej, i tak dalej. A ja będę... Nie ten kierunek, ale spoko. No i będę dalej zamulać. No, całkiem nieźle. Ważne, że przyczepa wystaje. O, nie wystaje. Dobra, kochani. Trzymajcie się cieplutko, myślę, że niebawem się usłyszymy. Do zobaczenia, pa pa!